Właśnie gdzie ta kartka jest? Wybrałem ją. Miała być, wiesz, tak o. Część żebraki, że braliście o Q&A, a to macie, rzucamy wam to gówno. Stax was ładnie przywitał. Tak, naszych kochanych widzów, których ja uwielbiam, ale Stax gardzi wami. No to zaczynamy, kurwa, bez pierdolenia. To chodzi, najgorsze komenty chociaż zamazać, żeby kurwa się nie jarać. Właśnie chciałem zacząć od najchujowszego komentarza, że to jest najchujowszy komentarz, kurwa, jaki był dotychczas. Czyli, no, nie wiem, czy pamiętacie, było takie Iwo, to biało-czarne, no, takie no, no, do Time Attacku fajne. I gościu napisał, fura w miarę ogarnięta, a ha, to się niczym nie różni od tego 644, to był akurat ten Pamiętam, ten galant ze zderzakiem kupił w klej. W sumie już mówiłem o tym w innym też odcinku, ale no. Ale to trzeba, nie, sorry, kurwa, tłamsić. Tak, to trzeba, kurwa, na każdym kroku trzeba piętnować, przypominać. To, no, dokładnie, tego słowa brakowało. Nie używaj takich słów, trzeba nie zrozumieją. Piętnować, a nie sorry to Iwo, więc daje plus 100 do lepszej opinii, bo Iwo, Mitsubishi, że dzieci JDM-u i w ogóle chuj w dupę, hiper ekstra, to, bo takie wylansowane i markowe, XD, kropka. To Iwo wygląda jak jebany ulep. Możemy rozpisać konkurs, kto zgadnie, o co panu tyle uważa. Naklejek na jebany, wygląda jak łaciata krowa, że szpach Libra z Lambodorsami, przy tym to cud, miód i malina. Ja myślę, że ktoś miał potok myśli i chciał to pierdol. Ja myślę, że tam był potok gówna myśli, nie znajduję. Pomijając już w ogóle ten fakt, że... Nie przefiltrowany. Że porównał w ogóle fajnie zrobione Iwo do kurwa nie wiadomo czego. Było dobry spoko tuning. A galant posiadał kurwa wieloszczękę. No. Ale wiesz, już nawet pomijając kurwa, wiesz, że koleś się w ogóle przyjebał do tego Iwo. Przecież było zajebiste. No i tyle. Co będziecie nagrywać, jak skończą się gazety do komentowania? Kurwa, jak będziecie tak chujowo wyświetlać, to nic. No, tak będzie. No, jak będzie, kurwa... Darek was ostrzega. Jak będzie 2000 wyświetleń, kurwa, na filmiku, to będzie lipa, to chuj, my pierdolimy to. Gdzie te hajsy z YouTube'a, kurwa? Z 2000 to nie wyżyjemy, kurwa. Nawet na Big Maca nie ma. No, ja musiałem sprzedać zielonego, kurwa, żeby móc dalej... Właśnie, kurwa, powinniśmy na początku... Kurwa, laska ten. Odjeżdża, ja mam to nakręcone, jak odjeżdża. Masz, jak z nią prowadzisz jakieś pertraktacje? Nie, nie ma tego. Ale mam to w głowie, niestety. Ej, genialne auto to było w chuj, już żałuję. Teraz jak wywalałem. Jak wywalałem połowę rzeczy z garażu, to kurwa do Mercedesa musiałem na 3 razy jeździć, żeby do pod śmietnik. A propos śmietoli, to kurwa, to co wyjebaliśmy z mojego garażu, to kurwa na następny dzień w śmietniku prawie nic nie było, zostało tylko pół kanapy ze 36. Zresztą no wszystko żule zajebały. No, zajebiście. I teraz pewnie któryś leży na kurwa na fotelu. Ja zostawiłem kurtkę w śmietniku i mam nadzieję, że jakiś, taka mega gruba, mam nadzieję, że jakiś żul sobie ubierze, bo ciepła była. Król żuli popierdala w po polu. Później zobaczę na osiedluku. O. Takie ciepełko, uśmiechnięty żulk. Jeszcze kurwa trzeba było z tyłu wlepem, nie chce mi się garać. No, do środka jeszcze jakieś drobniaki na browara. No, no to nie odpowiedzieliśmy. Jebaną uszczelkę pod kolektorem mogłeś mówić tam. Może odpowiedź. Co będziemy nagrywać? No dalej. Pierwsze dni nigdy się nie skończą, no kurwa. No nie wiem. Kiedyś by się skończyły, gdybyśmy tak. Nie, no kurwa. Jakby nam się chciało, ale że nie chce. Jakbyśmy nagrywali jedną po drugiej, to może by się w końcu skończyło, ale... Będziemy się śmiać z West Coast Customs. Ale ten... Nie, no... W planach na pewno jest ten film, nie? Jakiś. Co? Pełnometrażowy. No, jakiś pełnometrażowy film. Aha, że będziemy omawiać. Co? Ale że... Nic, wersja kinowa. Aha, nie, ja mówię, że na przykład oglądniemy jakiś film, nie? I go będziemy komentować. Rocco Invades. O, Poland. Albo Germany. Ja pierdolę, widzę, że byliśmy w tym samym miejscu. Nie spodziewałbym się po Staxie tego, kurwa, że w ogóle będzie wiedział, kto to jest Rocco Siffredi. Ja wiem wszystko. Ile było, kurwa, tych jebanych kierownic do fiesty? No, nieskończona ilość. Dokładnie. N plus 1. Tu jest najlepszy komentarz, jaki kiedykolwiek był. Dajcie do filmu. Dajcie z siebie całe 30%. To jest, kocham, kurwa, najlepszy komentarz. Po prostu idealnie w stylu kanału. No. Jedyne lepsze, co nas spotkało, to jak nas zasubskrybował Jezus Chrystus. Tak, dokładnie. No, to były dwie najlepsze rzeczy. Ten komentarz i jak Jezus Chrystus dał suba. Dobra, ale jakiego suba kupiłeś? I to tam, o, wielka tajemnica, szybkiego, no. Jakiego, gówno. No. Kurwa, Saab 9.3 i chuj. No, który rok? Saab 9.3, 2 litry turbo, 2001 rok, full wypas. Kurwa, i nie dałeś mi tej Pepsi. Stax. No kurwa, jestem inwalidą, Stax, weź mu podaj. I nie baw się, kurwa, moim zasilaczem. Chyba mi gumno.
No dobra, no i co? Fajny sap. No nie, no to był w sumie dobry zakup, bo za ile? Chuj, to... Za 4 koła auto... Czy 3 dziewy? 4. 4? 4200, to jest taka abstrakcyjna. Zajebista cena i w sumie spoko fura, w której no ale wyjebało ci węża. Wszystko działa, wyjebało tylko ci węża, ostatnio tak? Pękł wąż od chłodzenia, no ale... No to to pytanie mamy z głowy. Tu coś ciekawego jest? Że wektor to ładny 7. Ty też się z tym nie zgadzasz, tak? Kurwa, w życiu się w tym nie zgodzę. Czemu? No nie wiem, bo jest paskudny. A kurwa, lepszy jest Passat B5? Oczywiście. Nie. Znaczy, no, dobra, nie, nie. Jest. Jako auto jest lepszy, ale jako sedan jest brzydszy. Z wyglądu? Z wyglądu jako sedan jest brzydszy. No, proporcje ma brzydkie. Nie produkować w sedanie. Jest w chuj nudniejszy. No Vectra przynajmniej ma jakiś... Jaki Passat w sedanie? Nie było takich. Co Vectra ma nienudnego? Lusterka. Które wychodzą z nie chodzi o to, czy jest, wow, wiesz, jest trochę nudna, ale, ale ma ładną bryłę, o to mi no chodzi tylko. W porównaniu no do Passata to kurwa rząd. Jest coś, czego Fiesta w sobie nie miała? Nie miała w sumie chujowego tuningu w sobie, jak ją odwieśniaczyłem. No i cygańskiego dywanu. Jak ją kupiłem, jak ją kupiłem, to ona była zjebana, ale kurwa jak już ją sprzedawałem, to była zajebista. Kurwa, ja ją wspominam, to była zajebista, mega mi się podobała zawsze. Była fajna, ale była mega ping-pongiem. To mnie w niej wkurwiało. No zawieszenie było mega twarde, nawet... A co ty tam miałeś? Kurwa, nawet nie wiem. Jakieś żółte Amory, coś tam, coś tam. Przodu chyba był Bilstein, albo KW, a z tyłu były te Technics później dałem, bo miały regulację tą taką pięciostopniową, a chciałem ją ciutkę niżej dać, nie? No, i jakieś springi, chuj wie jakie. Ale był no, małe auto i strasznie kurwa na nierównościach tak latało. Chyba nawet bardziej niż MR-ka i dlatego ją sprzedałem w sumie, bo mnie to mega wkurwiało, nie? No fajnie zapierdzielała. I trochę żal, że ją... Znaczy żal. Nie, kurwa, żal. Kurwa królicze było. Tak? Może być, bo wczoraj skakał po... Wczoraj skakał po kanapie. Super, tak, kurwa, higieniczne miejsce jak znam. Ja myślałem, że to w garażu przy piwku nagrywacie te odcinki, a tu proszę w mieszkaniu elegancko i wygodnie. No, od święta nagrywamy no, tylko w mieszkaniu. W sumie drugi raz. No teraz kurwa, drugi teraz raz nagrywamy. No wszystkie w garażu nagrywaliśmy w tej w kurewskiej pizgawicy. No, to było najlepsze. Kurewska pizgawica, siedzieliśmy w garażu, zrobiło się ciepło, przeciśmy się do mieszkania. Co nie? No, sprytny ruch. Fuck logic. Fuck logic. Burzyńska Wioska TV. Niektórzy mają tak zajebiste niki. Co to za dupeczka na początku? XD, znak Darku? Zapytania. Darku. Co do ciebie? Moja narzeczona. I tyle. Darek przychodzi na ciemną no, stronę, niestety, będzie się żenił. Zajęta i raczej już... Mieliście okazję, ale już chuj, przeszło. Obejrzałem do końca, seria z gazetkami w ogóle wróci. Nie wyobrażam sobie wieczorów bez tego i czemu akurat 2 miesiące. Nie wyobrażam sobie wieczorów bez tego. No niestety musisz sobie wyobrazić. Musisz sobie wyobrazić, no. Ale nie, w sumie ile minęło, bo nawet nie wiem. No 2 miesiące już mijają, bo to cały marzec i cały kwiecień. W sensie chyba tak jakby ostatni dzwonek jest, nie? No praktycznie tak. No. Czemu akurat 2 miesiące? No kurwa nie wiem w sumie, tak sobie wymyśliłem. Takie było założenie, że na majówkę wystartujemy. No, chyba... Takie było założenie, że miesiąc będziemy kurwa odpoczywać, a miesiąc będziemy kręcić i składać, ale... No, ale coś nie wyszło. Ale odpoczywaliśmy troszkę dłużej. Ale w sumie odpoczywaliśmy cały czas. W sumie tak. No. W sumie co robiliśmy przez ten czas? Chuja, no jak zwykle. No ty tak. A my kurwa na swoje. Myśmy jeździli na spoty. Byliśmy w Poznaniu, byliśmy w Gliwicach, byliśmy ostatnio gdzie? W Rybniku. A być? Okazało się, że jedziemy oglądać furę. Przez przypadek jechaliśmy oglądać furę. Do Żor? No to przy okazji do Rybnika wpadliśmy. 15 km dalej wpadliśmy na spot. Wczoraj wracałem wieczorem z Krakowa i leciały fury na ten spot w Gliwicach. Tak? Na tym, że ty pisałeś na Europę Centralną. Kurwa, chciałem jechać na to. I minęły ale... mnie 2 Civiki Type R 7. No. Siódemki, no. Za nimi czyli UFO. Przed UFO. No. No, za nimi UFO też Type R i to z rejestracją Type R. Wow, kurwa, wcale tego nie widać. Czerwony 370Z. No. Coś tam no, to fajnego tak śmignęło. No, żałuję, że tam nie byłem, bo ponoć fajnie było. Właśnie to w sumie chciałem. No, Maciek. Pozdrawiam Maćka Fajnego. Fajnego Maćka. Fajny Maciek, pozdrawiam. Solec, on w ogóle chyba bardzo długo nas ogląda, mam wrażenie. No, albo brawa dla ciebie. O, super, masz ciasteczko. Po ile jest Toyota MR2? Ostatnio, 2 dni temu, ktoś taki komentarz dał i nie wiem, czego to się tyczy w ogóle. Po ile? No to tak naprawdę za, co to jest za ile wystawisz? Po 500. Dokładnie, za ile wystawisz? Wchodzisz na Allegro, jest jedna za 15, druga za 39, kurwa. A czasem się zdarzy i za 5.
Zardzewiały Anglii. No. A czasami Europa zardzewiała. No różnie, nie. To jest takie auto, które w sumie nie ma takiej normalnych widełek cenowych. No. Małe koło i balon, czy duże i naciąg? And why? Ty na to odpowiedziałeś. Ja na to odpowiadałem, że no kurwa, no po prostu sensowne koło i sensowna opona. No. Naprawdę to zależy do czego kurwa. No dlatego nie ma, no kurwa. Jeździć, chujowo będzie wyglądało małe koło. Ale nie, w ogóle małe koło i balon. No kurwa nie. Znaczy są auta, gdzie to się jakoś prezentuje. Ale czy to pytanie chodzi o to, czy... albo to, że no, bez kurwa. No nie wiem właśnie. No. Małe koło i balon, no nikt nie chce tego, chyba że do klasyka jakiegoś. Znaczy mnie też nie jara w ogóle naciąg, taki w chuj. Mnie też nie, ale no zależy też od tego jak bardzo. Ale też duże koło kurwa, tak jak wiesz, Amerykanie robią mi czarną chuj, że kurwa 30 cali koło, no to też to jest chujowe. No nie chujnia, no balans przede wszystkim, chodzi o kompromis taki. No po prostu jakoś sensownie to spasować, no. Żeby kurwa. Znaczy do małego koła balon i może sprawdźcie, być. Sprawdźcie co to jest ET kurwa. Do małego koła balon może być, jeżeli masz slika. Okej, no. Może być balon. No to siłą rzeczy. Lubię nawet takie kurwa, że masz dużo mięsa i kurwa, no może nie ma mega mała oponka, mega małe koło, ale tak podoba mi się taki duży slick. No, taki, no to właśnie jak to nie wygląda, w Zetkach, no. Na przykład tych starych, tych Datsunach 240, 280. Tak. No. Dobra. Ty coś chcesz dopowiedzieć na ten raz? Bo my pierdolimy tak cały czas. No zauważyłem. Ciężko się tego robić. No. Balon, no to w cywilnym wozie tak naprawdę, jeśli chcesz mieć kurwa namiastkę komfortu. No tak. Więc trzeba, ale też zbilansować, żeby to jakoś wyglądało. Ale to też tak naprawdę, no balon, no kurwa, no po prostu jakiś seryjny rozmiar, tak to wypuszcza fabryka. No range push są tak miękkie, że jak hamuje, to tak nurkuje, tak czuję na tych oponach, jak siada. Ale w czym? W Octavii. Aha, na Race Sporta. 195, 65. Na Race Sporty mają miękką ściankę. No właśnie, aż dowaliłem większe ciśnienie, bo kurwa dziwnie było. I nie mają rantu ochronnego. One tak nie. Głupio siadają, te Rainsporty. To jest fajna opona, a nie ma właśnie... Mhm. To jest fajna opona, ale do jazdy na co dzień. Tak, no tak, ale chodzi mi już tak typowo o wygląd, że jak, nawet jak nasza... Ona ma ładny bieżnik, taki fajnie wygląda. Tylko boki ma brzydkie, bo one tak wchodzą... Tak, jeszcze się układają, no, tak balaniasto. Dokładnie. Ale... Nie wiem, czy ktoś świadomie stwierdza, że kurwa, mam super szybkie auto, a wpierdolę balon. Powiedział nikt nigdy. No w masulkarach, nie tylko. No na przykład właśnie w takim Camaro, że ten, no to tam balon no, może być, no. No tak, no. Ale to, no, nie no, to też mówimy odpowiedź o na to seryjnym. Odpowiedź na to pytanie jest takie, że po prostu zależy od tego, gdzie chcesz, do jakiego auta, gdzie chcesz jeździć i tak dalej. Od wielu rzeczy to zależy, tak, nie? Wiele czynników na to wpływa. Tyle czynników, że chuj. Pomogliśmy? Chyba nie. Dobrze. Opierdoliliśmy o dupie Marynie. Coś tu jeszcze jest ciekawego? MR2 wygląda lepiej w czereśni. Y czarny. Bo BMW. O Jezus. Bo jest krypto czarny. Z wyborem koloru to było tyle. Ogólnie jak kupiłem to auto, to mega mi się nie podobał ten kolor. Ale jak, no jak je kupowałem, to sobie pomyślałem tak przez chwilę, że jak będę je malował, to na czarno. Nie wiem, bo chciałem zawsze czarne auto, takiego badassa, nie? No i chuj, no jak przyszło pomalować, to pomalowałem na czarno i chuj. W ogóle dopiero teraz czaiłem, że to mogą być królicze bobki. Mogą być. A są? Spróbuj. Nie, dziękuję. Challenge? Co byście powiedzieli na przeglądanie stron typu Stance Nation jako kontynuacja? Nie o to, o to chodzi. Czemu? A o co chodzi? No nie, no kurwa, no co, no przeglądanie stron jest... na fejsie, no kurwa, wow. Stare gazetki, no to są fajne, bo są stare, bo możesz się pośmieć ta czegoś, nostalgia, nie? Czego już kurwa nie ma. Tego się nie da zmienić. Tak, dokładnie. I przede wszystkim kurwa, no to są takie... Śmiejesz kogoś na Facebooku i ustanie profil. Często to są takie projekty, że tam widzisz, że tam kurwa szpachla latała wszędzie. A dzisiaj tam jest już... bardziej takie rzemiosło, co nie? No, takie rękodzieło. No. Murarze, tynkarze. To dokładnie, tacy fachowcy, kurwa. Firma Schwager & Jak sąsiedzi, nie? Tak. No, a tutaj nie. A Stance Nation, to co, wszedłbyś i no, gleba koło... Gleba koło, spoiler. Znaczy nie, wiesz, z jednej strony by było śmiesznie, bo niektóre są aż takie za bardzo, nie? No i w sumie można, ale to nie jest, ale to nie jest śmieszne w sumie. No właśnie, bo one są takie po prostu za bardzo, że... Po prostu patrzysz z politowaniem i tak, tak. No ale chujowe. I tyle. No i tyle. Dokładnie. Nie ma się czego tak za bardzo przyjąć. Bo auto jest zadbane zazwyczaj, ma jakieś tam fajne smaczki czy coś. No, tylko że jest bezużyteczne. Jest bezużyteczne. Po prostu nie jest, albo nie jest w twoim guście, nie? No, no.
ale no, no tak by to wyglądało. No, no, zresztą kurwa, no chodzi się na różne te spoty i tak dalej i też wtedy tak po prostu mówimy, że o Boże, kalectwo, nie? I tyle. No nie, mówimy, o, ale gówno. No, wy. No, nie, my! No, ja kurwa bardzo dawno, z was się zrobiły takie hejtery, że kurwa mać. Z kogo? No z was. Z Staxa, no to już w ogóle nawet nie chcę mówić. Stax się dopiero rozkręca. No, ja się tego boję, bo ja wiesz, ja to już chuj, jestem level 90, a on już jest kurwa 99. Ja jestem overnight out. No, on już dla niego sesny wbije. Ja jestem kurwa żona, to nic innego niż bycie skurwielem nie zostało. No. Czekaj, czekaj, Darek, już niedługo dołączysz do dawno tego... nie poruchał, albo nie wiem, kurwa, jak to wytłumaczyć w ogóle. Pierwsze mody w autach. Stax? Dlaczego ja? No, bo te moje były najlepsze, kurwa. Pamiętam, że to było pierwsze, co jeszcze w ogóle... Pierwsze, chuj, co stuningowałeś się, samochód. Chuja się znałem na autach i pierwsze, co... Wiem, co chcesz powiedzieć. Pierwsze, co, kurwa, kupiłem... Zrobiłem to. Kupiłem za 5 zł, kurwa, chip opornik na Allegro. O Jezu. Tak, kurwa. Za ile? 5 złotych chyba, nie? Ja rozumiem, jakby dał 200 wtedy, nie? Kurwa, byłem... To jeszcze może... Nie, no właśnie dlatego to kupiłem, bo przesyłka 15. Ale dał 5 i myślał, że będzie działał. Nie, właśnie dlatego... Będzie czysta. Byłem ciekaw, co to jest, jak to działa i stwierdziłem, że kurwa, 5 złotych, żaden pieniądz, to można, nie? No, to można pod warunkiem, że nie zjebie ci samochodu. A pierwszy taki naprawdę mod, no to w sumie dolot w Punto, który zrobiłem po swojemu, ułatwiając dostęp powietrza, czyli upierdalając połowę obudowy i doprowadzając zimne powietrze no, do zdaszaka. No i tu zdjęcie. I tu zdjęcie i kurwa... Rzeźby. Ej, no... E, kurwa, rzeźby, ty nie widziałeś pierwszej wersji, no, jak wiesz. Zamiast obudowy tej plastikowitku ujebanej była wyrzezana z drewna ramka. Obrzezana. O Boże. Tak, zrobiłem. Kurwa, to jest kryptotuningowy. Myślałem, że nocnik taki. Nie, ale... Z melodyką na ujebie. Kupiłem deskę i brzeszczotem, kurwa, wypiłowałem w niej dziurę na filtr. Ja się podziwiam, jak zrobiłeś to brzeszczotem. Tak. Taką deskę z sklejkę. Tak. Kurwa, ręcznie to robił. O, tak. W mieszkaniu, bo kurwa... O Boże. Ej, no byłem... Biednym studentem. To jest tuning duszą, kurwa. Tak, tuning zawsze w sercu, kurwa. No, no, ale mod do lotu był zajebisty i dzisiaj, kurwa, ludzie też tak robią. Moim pierwszym modem było, kurwa, nie pamiętam co, ale jednymi z pierwszych, znaczy pierwsze mody w ogóle w tej E30 pierwszej, co miałem, to były tak naprawdę, kurwa, rzeźba w blacharce i tak dalej, bo to był taki trup. Dyfer pierdolną po tych, nie po trzech dniach chyba. Się zmielił. Zmalenia kapora na nie, jechałem, zapierdalałem i nagle tu jakieś odgłosy normalnie z piekła, takie jakbym się teleportował normalnie, wiesz, w dumie, kurwa, do piekła. Kurwa, jadę, ale jechałem. No? To było najlepsze. Tam głośniej, o kurwa, nie działa. No, to chyba coś poważnego. Wiesz, dojechałem do garażu, kurwa. Ja zawsze mam tego farta, że jak coś się spierdoli, to zazwyczaj dojadę tam, gdzie potrzebuję, nie? I zazwyczaj to był garaż, kurwa. I dojechałem i na drugi dzień pojechaliśmy z ojcem kupić całą belkę z wahaczami, dyfer, amory za kurwa 200 zł. No. To wtedy były czasy, gdzie to były te E30 czasy. Kosztowało nic. Tak. Pierwsze mody to tak naprawdę były naprawy. Pierwszym modem w E30 było chyba wyspawanie rozpórki przedniej. Z ojcem zrobiłem. Kurwa, albo wydek zrobiliśmy. No, kurwa, to jest właśnie te różnice. Nie. Kurwa, masz garaż, a ja miałem no, kurwa nic. Garaż i spawarka. No. To już kurwa nic więcej nie potrzebujesz, żeby wyrzeźbić każde narzędzie. No i tyle. A twoje pierwsze mody? Pierścienie centrujące do golfa kupiłem zielone. Pierścienie centrujące? To do, nie jest mod, kurwa. Nie, nie, takich modów. Ja nie, no nie, że lampy clear. No to clear lampy do no. Golfa 2. Największe druciarstwo, jakie odjebał każdy z was? To Darek. Darek. Luki w golfie przykręcone na... Ale... Przykręcone, przywiązane drutem wiązałkowym. Kto? Co? No, jeszcze raz, co? W sensie reflektory w golfie były przywiązane. Przednie? Przednie, tak. Drutem wiązałkowym. Znaczy sznurkiem takim od stopy wiązałki? Nie, takim drutem do wiązania zbrojenia. A, taki. A w czym była deska do podtrzymywania szyby? A to w golfie. W golfach, kurwa, waszych. No, to można powiedzieć, że to jest taki awaryjny drut. Awaryjny drut, no, bo... Golfak lubił szyby opadać. Deska ratownicza, kurwa. No, tak, deska z kutasami. A ty? Ja... Ja już mówię, ja już od mówię. Od czego by ty zacząć? Końcówka, kurwa, pomalowana na biało w lancerze.
Nie. Tak. Kurwa, tragedia. Jeszcze ta końcówka była taka obsrana. No tak, ale najgorsza. Kurwa, ale kuchenka przecież... gazowa pomalowana na biało. Tak. Dramat. No przecież ja to zrobiłem właśnie dlatego. Najgorszy kolor pralki. Tak. No dobra. Przecież ja tego... To było właśnie specjalnie. Tak? Kurwa. No nie wiem. No tak, no kurwa, no przecież... Też mi się tak tłumaczy. Ja też już tak tłumaczę. No nie, ale... Nie, no serio, to stwierdzam. Nie, no kurwa, no... No nie, no dobra. Tą końcówkę, no kurwa, to specjalnie zrobiłem. To auto było tak chuj nudne, że stwierdziłem, że niech kurwa przynajmniej będzie chujowe. No nie, to można było dać ładną końcówkę. No. I by było 100 razy fajnie. DTM na przykład. No. Polon to był pierwszy samochód, który kupiłem za niebotyczną sumę 880 zł. Nie miał dołów drzwi, więc stwierdziłem, że trzeba to jakoś te, uzupełnić te doły drzwi. One chyba że... 3 lata od nowości nie miały już tych dołów drzwi. A ten nie miał w chuj. Tak. A w sumie nie był wtedy taki stary, bo to był 96 rocznik. No tak, no one właśnie tak gniły. No, ale stwierdziłem, że trzeba jakoś uzupełnić, a że no nie miałem garażu, nie miałem spawarki, nie miałem niczego, no to co kurwa, kupiłem listwy takie do blatów, do brzegów blatów i szpachlom je przykleiłem. I najebałem tej szpatli tak grubo, że były takie fale Dunaju na drzwiach. Ale w ogóle potem, teraz sobie przypomniałem, co zrobiłem. Bo ten Polonez był taki zielonkawy. Marzyło mi się auto jak z tego, z Blues Brothers. Więc doły drzwi pierdolałem w czarny. I stwierdziłem, że górę zrobię na biało. No taki, wiesz, policyjny, amerykańska policja. Pod blokiem to rzeźbiłem i przeczytałem, że no, przed malowaniem trzeba zmatowić lakier. Wziąłem papier ścierny 40 i kurwa do gołej blachy zdarłem kurwa pół auta pod blokiem ręcznie i kurwa rysy były tak w chuj głębokie, że potem nie szło tego zamalować. To było tak piękne, jak sobie o tym przypominam. To czymś takim kurwa szorowałeś. Tak, tak było. Ej, bo kupiłem na początku, nie wiem, 180 czy coś i powoli szło. No to kurwa co, no to 40. I, a wiesz, że chciałem kupić papier 20, tylko nigdzie nie było. Ja pierdolę. To było zajebiste. Cieszę się, że nie zdarłeś tego dachu, tak nie wygumowałeś go. Dziwne, że na nie, dachu nie zrobiłem. Ale kurwa. Cieszę się, że go nie wygumowałeś. Tak. I Razer taki typowy jak w pęcie. Oj. Tak wyglądał, jak go kupiłem, a tak, kurwa, jak go sprzedawałem. Pierdolę, nigdy by nie powiedział, że to ma cokolwiek wspólnego z Blues Brothers. Nie, no bo właśnie chujowo mi biała farba siadła. Nie, więc... bo kurwa, bo ten duch... Ale kiss na fest. Bo on powinien być cały czarny i mieć niektóre elementy białe, ale kupiłem... No na przykład całe drzwi, kurwa, nie do połowy. Nie. No tak. O kurwa, chyba, że na tym się wzorowałeś. Nie no, no to faktycznie jest wierny w pierwowzorowie. Ogólnie kurwa. Te czarne doły to były najpierw. I kurwa, no to było, że w ogóle nie miałem bladego pojęcia o malowaniu, zresztą papier 40. I kurwa, słupek najpierw zrobiłem na czarno, bo w ogóle najpierw chciałem czarny mat całe auto ojebać, a potem był pomysł Blues Brothers, więc pomalałem, psiknąłem słupki na biało. Tylko nie doczytałem, że ten lakier był chyba akrylowy, a tamten no, był jakiś na... ze sobą. I gryzł i zaczął wszystko ściekać, kurwa. Super mody z taksa. No. Polonez to był taki kurwa poligon. No. Przejebane masz żyć. Czekaj. Nie zazdrościmy temu Polonezowi. No. Kurwa, no najlepsze co można zjebać. W sensie no, tanie Poloneza. Auto. Nie, ale no tak, tak. Tanie auto, które wiesz. Można zjebać. Można zjebać po prostu. Chuj z nim, nie? Dobra, wracając, kurwa, ja wspawałem w progi od zielonego obudowę komputera. A no tak, kurwa, tak, tak było, od stacjonarki. Dokładnie, ale z mojego starego kompa. Będziesz jeszcze modem wspawać, żeby chodził. Kurwa, zielony ojebywał CV-ki na flacie. No, kurwa, w 6 osób. W 6 osób, więc, kurwa, szacun. Fiat Multipla pierwszej generacji, czy Pontiac Aztek, czy Ssangyong Aktion i dlaczego? Ssangyong. Ja bym wybrał Pontiaka Aztek. Ja też bym wziął Azteka, chociaż ja chyba też. Widzieliście ten film? Nie, nie widzieli. Ty nie, na pewno nie widziałeś. Doga de Muro. O, to dokładnie ten chłop. On tak pokazuje różne dziwne ciekawostki w autach, nie? Tylko, że on jest kurwa mega przyjebany. No ale właśnie Pontiaka Azteka ten pokazywał. I on ma mega dużo fajnych takich właśnie dziwności w sobie. Jakieś tam kurwa cup holdery w durnych miejscach. Jakiś kurwa namiot, ja pierdolę. No jest namiot? Come, take a tour of my tent. Ja jak byłem mały, to mi się mega Multipla podobała. W sensie nie z wyglądu, bo ona z wyglądu... Z funkcjonalności? Nie wiem czemu jarało mnie to, że są trzy siedzenia z przodu.
nie wiem, podobała mi się koncepcja tego auta. Wizualnie wtedy kurwa mnie jebało, jak auta wyglądają, bo miałem 10 lat, więc to było auto i wszystko. Aha, ale podobało ci się to, że mógłbyś siedzieć z przodu między rodzicami? I trzymać za rączkę. Nie no, bo wiesz, jak miałem 10 lat, no nie było wtedy jeszcze fotelików na szczęście, ale no po prostu musiałem jeździć z tyłu. Nie? No tak, multipli siedziałbyś z przodu. Znaczy wiesz, multipli są fajne rzeczy, kurwa, te uchwyty no takie. Nie no, ogólnie znaczy, techniczne. Fajne rzeczy, ja pierdolę, wnętrze jest użyteczne, pojebane, jest brzydkie, no, tak. Znaczy, w życiu dziwne jest to, że kurwa wszystko wpierdolili na sam środek do tego jaja. Tak. O co chodzi? Popatrz na to, co tu się dzieje, kurwa. No i jeszcze tylko nasrać. Dobra, drugie jego pytanie. Którą z marek aut najbardziej cenicie, szanujecie i dlaczego? Wink. Ja na przykład cenię i szanuję Alfa Romeo za to, że robi fajne samochody. Auta, które mi się podobają, które są inne. Chociaż nigdy nie miałem Alfy, chciałbym mieć, ale jakoś no się nie złożyło. Ale właśnie ich podziwiam za to, że od w sumie 100 lat, bo to jest chuj stara marka, i cały czas się trzymają i cały czas robią auta, które dalej są inne. Inne niż to, co większość produkuje. Ale to nie jest taki fanboyzm, bo ja ich nie będę bronił, że się kurwa, że o, że Alfy się nie psują. No nie, no psuły się w chuj, no teraz się psują tak jak każde inne auto, bo teraz wszystkie auta się psują praktycznie tak samo. Ja znowu z drugiej strony, no. Ja cenię Volkswageny za użyteczność. Za to, że są funkcjonalne. O kurwa. Znaczy wiesz co? Pod tym względem, nie? Bo są nijakie, ale siadasz do Volkswagena i wiesz, że wszystko masz pod ręką i wszystko jest na miejscu. No bo dobra, co? Bo myślałem, żeby odwrócić to pytanie, że którą markę najbardziej nie lubimy, ale nie ma lubimy? Czasu. No której marki najbardziej nie szanujemy? Też nie mam czegoś takiego. Znaczy zależy, bo no wiesz, jak schodzimy do śmieszkowania, no to kurwa, no... Volkswagen, no, się to Fiat, wszystko leci po kolei, nie? Tak wszystko leci dokładnie. No. Ale kurwa, no Volkswagen też ma zajebiste auta, Fiat też ma zajebiste auta, każda marka ma zajebiste auta. W sumie to auta. Najbardziej nie lubimy fanboyów. No dokładnie, no, ja nienawidzę, nie. Kurwa, jak ja nienawidzę, jak ktoś się mega jara jakąś marką, że na przykład, o, bo kurwa Skyline'a zrobili na 1000 koni. Wow. Ja pierdolę, no kurwa mać, każde auto, gdy pierdolisz, to powiem tak. Odpowiedni worek hajsu, wyciśniesz 1000 koni i więcej, kurwa. Honda Odyssey 1200. No, i kurwa, i w pizdę dostanie od, kurwa, Hot Roda. Od 400 konnego Hot Roda. Dobra, next. Do Q&A. Jakie auto klasyczne chcielibyście posiadać najbardziej? Ja sam osobiście planuję w przyszłości kupić Toyotę AE86, mimo że koszty tego już teraz to jakieś 100 tysięcy PLN za samo kupienie auta. Trochę przesadził. Nie, chuj przesadził, ale miałby dwie, może 40 trzeba dać. Za dobry stan. No, ja bym nie spekulował, ale na pewno nie 100 tysięcy. No nie, nie, nie. Ale nie są... Jakie auto klasyczne chcielibyście posiadać najbardziej? To może nie Darek. No właśnie, ja się mega nie przygotowałem do tego pytania, bo tak naprawdę... Ja dwa dni myślałem. No tak, pytanie, no, zaraz. Czekaj, tak na szybko, no. Ale taki klasyczny. Bo chciałbym Hakosuka. Tak naprawdę z takich samochodów, do których bym chciał posiadać, bo dobra, wiele samochodów mi się podoba, ale fajnie, że ktoś ma. No. Ale ja bym chciał... Aha, że ty, no, że na co dzień miałbyś się użerać z tym autem, no, tak? No to wiesz, że wsiadam, przejadę się i chowam z powrotem. No to jeszcze nie jest klasyczny samochód, to RX-7 FD. To jest taki samochód, który kiedyś... Według mnie już, chciał. Kurwa... Ja bym to podciągnął, na to pytanie, bo... Jest jak timer już, no. No już, ale wiesz, już rejestrują na żółte blachy. No. Passaty też. Klasyczne, no wiesz, na tym zlocie zabytków też kurwa był Mazda 323 była, nie? No. No i kurwa, też dla kogoś już to jest klasyk, nie? Więc ja bym już mógł podciągać. Dlatego kurwa dla mnie auto, no może, dobra, to nie jest może klasyczny, ale no już jest trochę stare, Viper. No tak. Tylko i wyłącznie Viper, to już jest... Ale tak klasycznego jak on myśli, to kurde nie wiem, za dużo jest takich fajnych aut klasycznych, że... Ale ja mógłbym mieć każde po kolei, nie? Ale takie, które chciałbyś posiadać. Po prostu wiesz, że kupujesz ten samochód i masz go do końca. Właśnie nie mam czegoś takiego, że przemyślałem, że sobie klasyka wiem, takiego. Po prostu jako rekwizyt, jako mebel. Kupujesz i jest. Raz w tygodniu, kurwa, raz w miesiącu, no, ale to wiesz, to i tyle. To nadal jest tego dużo. F40 na przykład. No. Bardzo bym chciał, ale to też nie jest aż... To nie jest też chyba taki
On chyba bardziej myśli o zabytku takim typowym, no, nie? F40 to już są na to 80. No tak, no ale, no ale takie super auto, co nie? Już taki, powiedzmy, troszkę plastik. No, nie? Znaczy on, no, on nie jest w ogóle plastikowy, nie, ale... Nie kojarzy się z klasycznością. No dokładnie, a taki wiesz, że chromun flamen, aha, to... Kurwa, no nie wiem. Forda T. Nie, nie. Znaczy, no bo też mógłbym mieć dwa dni takie auto, nie? No. Ja mógłbym mieć każde auto, kurwa, przez jakiś czas, żeby pojeździć nim i doświadczyć, nie? I dokładnie. I następne, i następne. Nawet mógłbym mieć Escorta XR3i na przykład, kurwa, w Cabrio. Chuj, pojeździć przez wakacje, sprzedać dalej i jeździć z czymś innym, nie? No to możecie zmienić. No. No tak myślałem już w tamtym roku zrobić, ale... No, ale... Kurde, no MR2 nawet, AW11 też, no, klasyk w sumie. Kurde, za dużo tego. Ja mógłbym mieć każdy. Dobra, Stax. No ja, szczerze mówiąc, ja też bym... Ja lubię mieć samochód, tylko nie lubię ich sprzedawać potem. Mega kiedyś byłem napalony i marzyło mi się kupienie Alfa Romeo 75, 3-litrowej. Chociaż no, z dzisiejszej perspektywy czasu to też nie jest jakiś taki turbo klasyk, nie? A generalnie kurwa, ja się jaram prawie wszystkim, co jest stare i jakoś w miarę sensownie jeździ, więc no, prawie każdy klasyk, aczkolwiek no to Alfa 75 albo 155, ale raczej 75, bo tył napęd. Aha, bo jego marzenie było A86. No i fajnie. Nigdy się nie spełni. A ja mu kibicuję. Niech przyjedzie kiedyś na spota. O, jak kupisz, to nas przywiedzie. Dokładnie. Sprzedasz i kupisz S12. Ja chcę bokiem przelecieć tym. Kiedy gazetki? No, w pizdu. No. Ten komentarz mnie rozjebał. To z tym? Tak, ale no, byście obrazili McLarena tym porównaniem. Ten Merc w porównaniu do Maca, Big Maca, to Merc. Przede wszystkim nie było porównywania żadnego, tylko powiedziałem, że przypomina że, trochę. Że przód bo przypomina, ma takie no ja, no tak, kwadratowe lampy, przypomina loty. Też, przypomina też Aventadora. Nie, kurwa, w ogóle nie może ci przypominać, może ci przypominać nawet gówno, no po prostu no to ci przyszło do głowy i chuj. To, no, jakie mieliście najlepsze furki? No kurwa, w sumie za wiele to ich nie było, ale... Każda była najlepsza. Co? Każda najlepsza, nie? Nie. Dla mnie nie każda. Znaczy... No ja tak naprawdę miałem jeden fajny samochód. No to tak, no jakie mieliście najlepsze furki? No. Ty miałeś RX-8. No nie miałem RX-8. Tylko wiesz, to nie chodzi o to, że miałem RX-8, bo teraz RX-8 to jest gówno tak naprawdę. Tylko ty miałeś RX-8 zanim to było... Tak, modne. Ja miałem RX-8 w 2010 roku. W 2010 no tak, no i kupiłeś kurwa za w chuj hajsów. Tak, kupiłem 4-letnią RX-8 z przebiegiem 50 tysięcy kilometrów. No. Połowa na remont. Pierdolę. No dokładnie. Cały czas dawał kurwa radość z jazdy. To było mega fajne. Wsiadałeś i cieszyłeś się tym samochodem. Fucking nice. Najlepsze furki. Kurwa, moim najlepszym autem był Peugeot 806. For life. Najlepszy. Kurwa, genialne auto. Po prostu wsiadałeś. Nie, auto było zajebiste. Wsiadałeś i jechałeś, kurwa. I wyjebane. Nie psuł się. Nie o to chodzi w tym pytaniu. Nie, a o co? To jest dokładnie to samo, co ja mówiłem o Volkswagenie. Aha. No nie, MRK jest fajna, ale tak do popatrzenia i właśnie polansowania się. No i ojebania kilku grubych fur. Gruzik? Kurwa, gruzik też był fajny w sumie. Kurwa, nie? Ani... No zaczyna się, w sumie. No zobacz, szybki, latał bokiem, miałeś na niego wyjebane. No, no. Kurwa, gruz też jest zajebisty. Był, jest. Był szpetny. No nie, też było, co, też było wyjebane. Już nie był aż tak szpetny. Kurwa, był coraz bardziej szpetny chyba. Jak go kupiłem, był w miarę, kurwa, tak na zdjęciu wyglądał, nie, taki wiesz, był... na zdjęciu to może, ale no wydaje mi się, że ty jednego tam poprawiałeś. Z wyglądu to tak chyba w pierdol tylko dostawał, szczerze mówiąc. No dostawał, ale... Bo wizualnie tak naprawdę nie zmieniał się, tylko dostawał coraz bardziej, wiesz, gniota, ten zderzak niespasowany. No, ale był zajebisty właśnie pod tym względem, że wyjebka i bokiem. No teraz mega dobrym zakupem uważam, że jest Saab. No. Bo też jedzie, no powiedzmy, że podobnie do BMW-ki, ma potencjał, żeby jechać dużo lepiej, ale też bardzo dobrze wspominam właśnie tą moją Skodę 120. No to było auto w sumie, no powiedzmy, że klasyk. Drugie jego pytanie. Jak oceniacie Kickstera? Kurwa. No bo pytanie, czy jak oceniamy Kickstera jako gościa i to jak się wypowiada, czy jak oceniamy jego filmy? No, bo jako to i to. No, ja... Mi się do końca nie podobają właśnie jego filmy. No, na początku oglądałem każdy, ja ale... Był do oglądnięcia, ale pierwszy bez przesady. No, ja w ogóle nie lubię tych jego Kickster jedzie, Kickster no, coś tam. No, tego w ogóle nie oglądam. No, no nie, chłopie, no nie nadajesz się do tego, sorry, ale no...
Nie wiem, no ni chuja nie podchodzi mi ten styl i to takie... No jest styl chyba w sumie bardzo podobny fajne... do naszego. No nie, nie, to, właśnie on... jak on próbuje... Znaczy, wiesz, on ma, to są 150 raz te same żarty, no, no. Jest scenariusz. Właśnie, on jest mocno przygotowany. I... Zawsze. No ale to chyba to, z jednej strony jest... No, wiesz, to... Inaczej się trochę nie da, kurwa, nakręcić tak naprawdę, wiesz... No nie, no patrz. Ale oglądałem... właśnie. Ale, wiesz, oglądałem jego no, filmik teraz, jak jeździł Mustangiem. No. No właśnie, jeszcze nie obejrzałem. I jarał się, no, no dosyć chwalił tam... To było 3.7 bodajże V6. Po prostu, no, to była reklama firmy, która sprowadza auta, no. Tak naprawdę, jak obrałeś z tego no wszystkiego, właśnie, no bo dlaczego on jeździł 3.7? Bo to jest jedyna wersja, którą trzeba sprowadzić. No dobra, ale co, myślisz, że u nas nie ma kryptoreklamy, co? Ale my z tego nie mamy hajsu, no. Jak to nie? Mamy hajsy z YouTube'ów i kurwa, myślisz, że na co nie wiem, ja mam w sobie coś takiego, że mnie mega wkurwia. Nawet jak jest fajny filmik czasami, nie mówię już o Kickstarterze, tylko w ogóle o jakimś zupełnie innych kanałach. I widzę, po prostu wylewa się z tego filmiku, że on został nakręcony, że temat został wybrany no. Tylko dlatego, że akurat reklama. Taki był sponsor. No. Nie lubię czegoś Czemu takiego. Nie? Nie wiem. No może, że na razie tego nie lubię. Ja już powoli zaczynam się przyzwyczajać, mimo że nie mamy nic na razie wspólnego mało z tym. Mało kto robi inaczej. Ale no, właśnie, ale wiesz, czasami fajny temat narzucają, nie? I fajny filmik nakręcą dzięki temu. No to tak jak w Mighty Car Mods, nie? Oni na przykład teraz robią tą Zetkę tylko dlatego, że w ogóle to jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że mają jakichkolwiek sponsorów, nie? Kickster idzie z nurtem. To znaczy? Bo zaczął ten swój kanalik, ogólnie pomysł mega spoko. No był jeden z pierwszych gości, którzy śmieszkowali a nie robili tego. Pierwsze śmieszkowali, po drugie fajne poczucie humoru. No. Te gagi, gify, memy tam powklejane, takie zawsze na czasie. No które było to śmieszne, za rok już nikt nie będzie z tego memy, znowu, bo to będzie żałosne. Ale właśnie dzisiaj, w momencie, w którym to wystawiał, było fajne i śmieszne. Z tymi memami także... jest jeden problem, że on niektóre rzeczy powtarza non-stop. Że coś jest śmieszne, już... na przykład Tusk. Jest śmieszne za każdym razem. A Tuch. No, to jest najlepszy nie mem. I chuj. No. Znaczy, nie, to było śmieszne, to są, ale właśnie ja już... Co, przez pierwsze 20 razy? Tak. Ja mnie to zawsze śmieszy, bo... Etapu, że... Mnie też to zawsze śmieszy. Jak możecie nie śmieszyć jest... żart z polityka? Dobra, ale to jest jego. No, on to wymyślił. Tak, on to wymyślił i to jest fajne. Gdzieś tam powielanie memów internetowych i tak dalej, no spoko, no dobra, śmieszkujesz na każdym możliwym tym, dlatego to się może przejść, ale te jego takie typowe śmieszki... które on zapoczątkował, które on sobie wymyślił, są fajne. Ja nie mówię, że są niefajne, tylko że po prostu już mi się znudziło. On jest taki reprezentatywny, nie tak jak my, kurwa, placki, którzy nie chcą pokazać mordy. On jest taki... Czemu nie chcą? No to nie jest, że nie chcemy, tylko wygodnie jest nie pokazywać. Nas dojadą i... Ale on też nie pokazywał ryja na początku. No właśnie, więc wiesz, to jest tak jakby poszedł z nurtem. No dokładnie, poszedł z nurtem. My też jakby będziemy, ewentualnie, jeżeli będziemy robić... Jeżeli będą chcieli ludzie, że będziemy robić recenzję aut typowo, jeżeli ktoś chce takie coś oglądać, to kurwa wiesz, to zaczniemy też to robić, pewnie nie. No mówię o tym, że Kickster nie trafia do takich ludzi jak my, którzy są przejedzeni, znudzeni internetem, że widzieliśmy wszystko. Że widzieliśmy wszystko i tak w ogóle ten internet nas kurwa męczy. Tak? No a nie? Odpal sobie Dunk, meme, kurwa, compilation. Ja tego nie znoszę w ogóle. Nie widziałeś, że pierdolisz. Dobra, dalej, bo baterii szkoda. On trafia do ludzi 10 lat ale tak, od nas. Dobra, tak pokrótce. Którzy dopiero zaczynają. Jak oceniacie Kickstera? No tak 3 na 10. Ale no, właśnie, no, bo a propos filmików, spoko, ale odnośnie samego Kickstera, kurwa, to się tyczy i jego, i tego, Micha z Michu z Miosnicy. Tak. No to co? Że właśnie... Kurwa, no nie wiem czemu mam nieodparte wrażenie, że co, oni, oni w przedszkola? Nie, no, oni obaj powtarzają, że no, że mają wyjebane hejterów i tak dalej, a to jest górna, kurwa, takie podejście, że albo myślisz tak jak ja, albo wypierdalaj. I no, to a my tak nie robimy? A my tak nie robimy? Ale my to mówimy, a oni kurwa udają, że jest inaczej. Aha, że mają... Że się nie przejmują hejterami i tak dalej, a potem jest takie kurwa ciche jechanie na tych hejterów. Aha. Nie wiem, że jakoś mnie to tak razi. Kurwa, lubiłem te kanały, ale... lubiłem te kanały, ale już nie lubię. Ogólnie tak no nie, no idąc, jakoś po prostu... Idąc za ciosem, to tak naprawdę w... Kurwa, w polskim YouTubie nie ma dobrego
youtubera, który prowadziłby taki poprawny kanał. No ale wiesz, to o motoryzacji. Każdemu nie dogodzisz, nie? No. Dla niektórych my jesteśmy poprawnym kanałem motoryzacyjnym, co jest w ogóle kurwa mind blowing, ale no jest, nie wiem czy widziałeś, Nashor, taki gościu, co on ogólnie tuny bardziej w Hondach. Takie typowo, wiesz, NA, turbo, on, bla bla bla. Sprawia wrażenie, jakby miał 15 lat. Bo chyba tyle ma, ale dobrze prowadzi to. W sensie pokazuje fajnie te mody. No do mnie też nie, ale rozumiem, wiesz o co mi chodzi, że może się podobać to, co on pokazuje. No. Bo on pokazuje to w miarę w dobry sposób. Tak, bo jak, stoi tak przed jak kamerą, gość, który tuninguje golfa. Nie, no to nie porównujmy w ogóle. Kurwa, ja nie ale wiem, on nie, też może się podobać. Ale kurwa, ma podobnie. Milionom. On jest jak? Na uszek? Na uszek. Na uszek. Ja pierdolę. To jest rak. To jest rak z przerzutami, kurwa, do serca. Jest to, że ludzie go subują tysiąc i... paczek chipsów. O kurwa, no od tego on zaczął chyba, ale no... Tak. Tuning golfa i te kurwa dokładki zderzaka i po chwili, o Jezu, wyjebały mi się te dokładki zderzaka i kurwa te wkręty gdzieś pewnie kurwa leżą na ulicy i ludzie teraz przejeżdżają po nich i kurwa i giną. Wbija się w oponę, kurwa, ludzie giną, przerzut kurwa na łóżkę. Tak było. No. Tak nie zmyliście mnie. No, także od Kickstera do nauszka, kurwa. Dobra, chuj, dalsze te, chyba no, jakieś ostatnia będą, ostatnie będą. O, to były ostatnie. To były ostatnie. Jecha, no, także możemy, nie wiem, rozwinąć jeszcze jakiś temat. Tego Kickstera, nauszka, no nie wiem, no YouTube nie jest no. Taki, kurwa, jak dla mnie, polski YouTube motoryzacyjny, wszystko jest to samo. Kurwa. Znaczy, nie. Wszyscy chcą to samo robić. Nie. Robić poprawne recenzje samochodów. Nie. Właśnie, nie ma kogoś takiego, kto by się tym jarał, po prostu, tak, je, wiesz, tak mocno. Znaczy, no, emocje, tak? Taki właśnie takiego emocjonalnego, tylko właśnie wszystko, czytanie z kartki, nie. Udawanie poprawności. Tak, ma inne zdanie od ciebie. Nie, akurat to też nie każdemu się może podobać, ale Blogomotiv. Może się nie podobać i tak dalej, ale nie czyta z kartki. Blogomotiv, no chyba go nawet subskrybuję. Chyba oglądałem, ale też mi nie podeszło to. Nichu ja się nie zgadzam z 99% tego, co on mówi, co nie zmienia faktu, że lubię go oglądać, bo właśnie dlatego, że on robi to trochę tak jak my, czyli odpala kamerę, no chuj, akurat on pokazuje swój ryj, ale po prostu sobie idzie ulicą, pierdoli, co mu przyjdzie do głowy. I to mi się podoba, bo jest właśnie takie naturalne. No, i też jest w chuj niepoprawne politycznie, bo... Bo? Nie jara się autami, którymi powinien się jarać. Aha. A czasami się jara jakimś byle... Nie. Kurwa, no to ciężko określić, ale jak robił testy, na przykład testował jakiegoś Lexusa i pokazał parę smaczków, ale ogólnie na przykład jego wrażenia były słabe, nie? No. Z kolei testował jakiś chuj gówno, już nie pamiętam co tam było, i się mega jara. Ale co, cywilem jakimś? Tak, same cywile, bo on teraz zrobił kiedyś taką akcję, że poprosił ludzi, żeby się pozgłaszali swoje auta do testów i bierze od kogoś na 2-3 godziny auto, robi szybki filmik i tak dalej. I ma swoje dziwne kategorie i tak dalej, no ocenia w chuj tak, że ja bym się z tym nie zgodził. To trochę taki Doug DeMuro. A ten? Ale ten... I jest... V8. Nie. Długo by mówić, kurwa. Bo... Fajny montaż. No, fajny, epicki, od strony technicznej bez zarzutu. Kosmos. Ale kurwa, ten gościu... Nie, pamiętam, gość... To... No nie. Za dużo jego ryja jest. Ale też... Za dużo się skupia. Za dużo uwagi się na nim skupia. Tak, no właśnie tak... Nie wiem, no to nie... żarty też takie wymuszone, one są no. Widać, że to jest tak mocno... Właśnie to jest najgorsze. Nutki, że widać, że jest scenariusz. Widać, że gość... Jeszcze nie jest tak obyty z kamerą jak, nie wiem, no jak chciałbym. Nie, być. Nie ja, ale właśnie jak prezenterzy w telewizji, no wiesz, tak, automaniaków, no. Czymkolwiek. I no widać, jak. Że jest taki spięty. Automanie. Nie, no to wiesz, chodzi mi o wygadywanie bzdur przed kamerą, nie? I kurde, no widać, że gościu bardzo chce i te jego żarty są tak żenujące i wymuszone czasami. No ja bo, tam, nie, no, wiesz ja co? Ja tam bardzo śmiechnąłem, także... Ciężko jest, kurwa, powiedzieć żart. Właśnie z pamięci. Nie ma tej randomowości. Tak, takiej, dokładnie. Że bo... wiesz, masz coś w głowie, o zaraz powiem żart. Zaraz no powiem dokładnie. Żart, zaraz powiem żart i zjebałem. Bo, tak jak no. Wiesz, to nie chodzi o to, nie chodzi o sam żart, tylko o sposób, w jaki przekazujesz tak. Ten żart. Nie? A tak masz impuls i wiesz, no, psz, dokładnie. I pada strzał i wszyscy leżą tak. I o to chodzi. A tak masz, powiedziałeś żart. Wiesz co innego, jak jesteś i wszyscy jak są jesteś tak, komikiem. W scenariuszu to jest pewnie tak napisane właśnie, żart, przerwa na śmiech tak. I dalej coś tam. I było żenująco.
Ale właśnie, no komicy na przykład, no, no potrafią mu powiedzieć, wiesz, nie tylko, że to są historie takie, tak, które tak, tak, się śmieszne. Ale to też są ludzie, którzy mają tego dryk. Tak, tak. No. Tak, bo są też nieśmieszni komicy. No, gdzie już żart sytuacji? No właśnie i o to mi chodzi. Żenujący żart prowadzącego. Ale kurwa, Darek się śmieje, ja to doceniam. Darek się śmieje z byle gówna. Darek ma, kurwa, poczucie humoru bardzo takie elastyczne, no, to nas cieszy. Ja jestem pociesznym człowiekiem. Dokładnie. Elastyczna jak prezerwatywa na murze. Mnie to cieszy. No i kolejny, kurwa, niskich lotów żart. No, ja pierdolę, chyba trzeba przestać mu płacić. Jest tak po prostu przygotowany i rzuca jak z rękawy. Tak, tak. Bo nakurwiam serio. On nie, no on w domu kurwa spisuje i tak, memorizing wszystko kurwa. Tatuuje sobie na penisie, tak, tylko się rozwija. Nie, nie, ja wiem, to kurwa do strzykawki to wszystko kurwa koncentrowane żarty. Kurwa. Injection. Ale to nie tu, to tak domięśniowo w dupę. No, tylko duże żarły. Dokładnie, od razu w kał. Tak. Ja pierdolę. Pierwsze Q&A za nami. No. Kolejny kamień milowy na kanale. No, dorzucony. 4000 kurwa subów. No, naklejki pokazać, bo kurwa chyba nie wiedzą. Właśnie, kupujcie naklejki. No kurwa, ale chujowa stąd. No, się jeszcze nie wczytała. Fucking no. Szczepam za daleko w tą stronę. Kurwa, tu też lajki się sypią fajnie. O, jaki fajny filmik. Pytania do widzów? Czemu te pytania no, do wyświetlasze, no. Ile macie lat? Jakie są wasze fury? Ja możecie pisać w komentarzach, kurwa. Wysyłajcie na Facebooku. Właśnie, co mogę pisać w komentarzach? W każdym komentarzu musisz podać swój wiek. Piszcie miasta. Głębokość w bagnie. Wysyłajcie miasta, dokładnie. I zniczę. Piszcie komentarze, piszcie pytania do kolejnych fuck you. I fuck you. Powiedział Stax do swoich fanów. Jimbo was dba. A ja dbam. Nie mam fanów. Jimba boli jak wysyłacie hejty w komentarzach. No, a później Darek, jeszcze bardziej mnie boli jak Darek odpisuje na te hejty, jeszcze większym hejtem.